Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Kurs euro PLN opuścił trwającą od około 10 miesięcy konsolidację. Kurs wyszedł trwale ponad poziom 4,22 i osiągał maksima w okolicach 4,30. Złoty nie jest jednak najsłabszą z walut regionu. Jeszcze silniej w ostatnich kilkudziesięciu godzinach tracą na wartości m.in. południowoafrykański rand, turecka lira, czy też węgierski forint, jak również rosyjski rubel. Warto w tym kontekście odnotować, że wyraźnie popsuł się sentyment w stosunku do walut zaliczanych do grona walut państw wschodzących i uważamy, że ta tendencja może okazać się dosyć trwała. Zresztą w ostatnich kilku tygodniach ostatnim bastionem zaufania do rynków wschodzących były przede wszystkim rynki długu, ciągle silnie przyciągające kapitał. Jednak wydaje się, że skala możliwych spadków rentowności zarówno długu Polski, jak i pozostałych państw zaliczanych do grupy IMIA jest już bardzo, bardzo niska, o czym świadczą chociażby wysokie wartości obliczanych przez nas indeksów cen obligacji, które odbiegają od historycznych średnich o ponad dwa odchylenia standardowe. Warto również zauważyć, że w maju złoty ostatni raz umocnił się w 2008 roku. Czerwiec historycznie bardziej sprzyjał sile polskiej waluty, ale tym razem może być inaczej, bowiem naszym zdaniem z gospodarki nadal będą napływać niepokojące informacje. Spodziewamy się bowiem zarówno spadku dynamiki CPI do poziomu 0,8% rok do roku, jak i między innymi ujemnej dynamiki produkcji przemysłowej i jedynie symbolicznego wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rok do roku. Zauważamy również, że zmienia się wartość godziwa złotego. Właściwie codziennie rośnie o około 1 grosz i obecnie znajduje się wyżej niż jeszcze przed tygodniem, około 6-7 grosz. To powoduje, że wzrosty kursu euro PLN wydają się stosunkowo uzasadnione. Jednak rynek jest już bardzo mocno wykupiony. Możliwa jest próba korekcyjnego cofnięcia. Jednak dopiero powrót na koniec tygodnia poniżej 4,22 byłby w stanie zanegować prowzrostowy scenariusz, bądź ten scenariusz zakładający, że złoty poruszać się będzie w wyższym przedziale wahań między 4,20 a 4,40. Na tyle należy bowiem szacować zasięg wzrostów po wybiciu z tak długo trwającej konsolidacji. Dziękuję za uwagę.